Zgodnie z nowymi przepisami wynikającymi z tarczy antykryzysowej 3.0, ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać samozatrudnieni, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia bieżącego roku, których przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, co prawda przekracza 15 681 zł, ale za to ich dochód nie przekracza 7 000 zł. W zwolnieniu ze składek będą też mogli podlegać przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. ulgi na stary. Przy zwolnieniu dla tych grup brane są pod uwagę składki za kwiecień i maj, nawet jeśli zostały opłacone. Nowa odsłona tarczy uprawnia doświadczenia postojowego przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia bieżącego roku. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie. Należy więc wykazać 15% spadku przychodu. Przykładowo, przy wniosku składanym w maju przychód w kwietniu powinien być niższy o 15% od przychodu w marcu. Wypłata świadczenia postojowego może nastąpić nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Ocenia to sam wnioskodawca i w oświadczeniu nie trzeba wykazywać kolejnego spadku przychodów, ale sytuacja materialna przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić. Warto podać we wniosku swoje aktualne dane kontaktowe, bo w razie wątpliwości, Nasz pracownik skontaktuje się z wnioskodawcą mailem lub telefonicznie. Wyjaśnimy, co należy zrobić, aby uzupełnić lub skorygować wniosek.